Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku powiemy troszeczkę o produkcie Kontans. Produkt zawiera grzyby z rodzaju koniotrichu, mające na celu ograniczenie nam zasiedlania innym rodzajem grzybów z rodzaju sclerotinia. Są to grzyby, które najczęściej występują w roślinach krzyżowych. I nie mówimy tylko tutaj o rzepaku, ale też o chwastach typu tobołki, bodziszki i wiele, wiele innych z tej grupy, które w momencie swojej wegetacji są zasiedlane przez te grzyby. Jest to bardzo groźny grzyb, który najczęściej spotykany w rzepakach, potrafi ograniczyć nam plony w granicach 30-40%, popularnie zwaną zizną twardzikową. Dlatego też stosując ten produkt przed siewem rzepaku i mieszając go z glebą na głębokość 5-10 cm, jesteśmy w stanie ograniczyć populację przetrwalników z rodzaju sclerotinium w glebie. Na jakiej zasadzie to działa? Grzyby te tworzą konkurencję dla sklerot i dlatego też one nie mają odpowiednich warunków do wzrostu, co powoduje, że ich aktywność znacznie się zmniejsza. Jeżeli chodzi o dawki, to tutaj mamy w zależności od tego, na jaką uprawę stosujemy, one się różnie kształtują, bo produkt jest zarejestrowany w różnych uprawach, począwszy od upraw warzywnych, kończywszy na uprawach rolniczych i tutaj w tym przypadku rzepaku. Z kolei w rzepaku mamy tutaj dawkę zarejestrowaną 2 kg i produkt aplikujemy w postaci oprysku, czyli normalnie rozpuszczamy go w wodzie w cieczy roboczej opryskiwacza i wtedy nanosimy na pole w ilości 2 kg na hektar. Tutaj z kolei trzeba uważać na początku tego, że tak powiem, na początku tej aplikacji, na to, żeby tuż po zabiegu nie stosować żadnych fungicydów doglebowych, czy też glebowych, które mogłyby zabić nam te grzyby, co z kolei nie byłoby korzystne dla działania tego produktu. W naszym gospodarstwie siew prowadzimy wyłącznie na świeżą orkę. Orka odbywa się zawsze z wałem Campbella. Ale dzięki temu, że siejemy zaraz po orce, możemy uniknąć przesuszenia gleby. A wtedy, kiedy gleba jest zbyt wilgotna, po świeżym deszczu, taka świeża orka też wydobędzie trochę mniej wilgotnej ziemi i w tym momencie również możemy siać. Wysiew nawozów odbywa się po zbiorze przedplonu na ścierń. Następnie nawozy są mieszane talerzówką. Potem następuje głęboka orka z wałem Campbella i siew. Takie podanie nawozu sprzyja rozwojowi korzenia rzepaku. Rzepak po prostu szuka sobie pokarmu, nie rozleniwia się. Podanie zbyt dużej dawki nawozu płytko powoduje to, że korzenie się rozleniwiają, często nie rosną głęboko. W gospodarstwie uprawiamy tylko w tej chwili na dzień dzisiejszy 3 rośliny: rzepak, pszenicę i groch. Ponieważ płodozmian jest wąski, chciałabym po prostu ograniczyć porażenie rzepaku przez gnizdę twardzikową. Na dzień dzisiejszy nie ma fungicydów, które by skutecznie ograniczały porażenie rzepaku odglebowo przez gnizdę twardzikową. Dlatego postanowiłam spróbować Kontans, czyli metodę biologiczną walki właśnie z tą chorobą. I mam nadzieję, że przyniesie ona zamierzane efekty. Kontans będzie stosowany w 2 wariantach: na świeżą orkę, zaraz bezpośrednio przed siewem, oraz na innym polu pod przedplon. Preparat zostanie zaraz po oprysku wymieszany z glebą i później przeorany. Będę się starała jeszcze w kolejnych latach to kontynuować z myślą, że przyniesie to właśnie dobre efekty w walce z tą chorobą. Generalnie rzecz biorąc, sama jestem ciekawa tego produktu, tylko to trzeba po prostu konsekwentnie przez kilka lat go stosować. Także o efektach możemy porozmawiać za 2-3 lata. Oczywiście już w przyszłym roku podczas zbiorów będę próbowała się przyjrzeć, czy widać jakąś różnicę. Lubię eksperymentować, lubię sprawdzać, porównywać. Zobaczymy.